Szef jednej z największych firm produkujących zabawki powiedział mi, że kiedy testuje nowy produkt, pokazuje go biznesmenowi w średnim wieku. To nie żart. W czasie, gdy ojcowie bawią się prezentami swoich synów, oni podpalają ich fajki. Co ja tu robię? Wcale nie przeżywam drugiego dzieciństwa. Po prostu byłem tu umówiony. Przepraszam za spóźnienie. Jest za nami. Który to? Ten starszy pan Enston. A ten drugi? George Fowler, szef biura w Londynie. To Enstona szantażuje? Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Może mnie przedstawisz? Nie mów, że cię zaprosiłam, pogadamy później. Gdzie? Enstonowie wychodzą do teatru. Przyjdziesz do hotelu o 9? Tak. Wygrałem. Gratuluję. Zawołaj sprzedawcę. O co chodzi? Myślisz, że to dzieci? Tak, ale nie moja sprawa. Więc kup to i weź do samochodu. To dla mojego syna. Ma 13 lat. Nie jest za duży na zabawki? Ja też nie jestem. Te drobiazgi pozwalają się zrelaksować. Rób, co ci każę. Wiem, jestem spóźniony i zachowuję się jak błazen. Ścigamy się? Przedstawię panu przyjaciela. To mój szef, Louis Enston. A to jest pierwszy facet, za którym się obejrzałam. Słynny Simon Templar. Święty. W roli głównej Roger Moore. Człowiek, który lubił zabawki. To wszystko dla syna? Bobby uczy się w Szwajcarii. Za tydzień ma urodziny. Szczęściarz. Co tam jest? Pokażę ci. Siedziba firmy jest na północy. Kiedy Enston przyjeżdża do Londynu, zatrzymuje się w hotelu. Taniej byłoby otworzyć to biuro. Byłabyś zawsze na miejscu, z korzyścią dla mnie. O której wracają z teatru? Bądź poważny. Jestem. Jakie masz dowody, że go szantażują? 750 funtów? Poszedł dziś do banku, podjął tyle w jednofuntowych banknotach. Od 7 tygodni robi to w każdą środę. Może gra na wyścigach? Nie jest hazardzistą. Ma drogą przyjaciółkę? Tak drogą? Jaka jest żona? Urocza. I młodsza? Dużo młodsza. Jak im się układa? Chyba dobrze. Martwi mnie to, że co czwartek pakuje pieniądze do walizki i nie mówi, dokąd idzie. Jutro jest czwartek, wziąłem wolne. Mamy go śledzić? Tak. Może zapytam go wprost, czy ma kłopoty. Nie lubi, kiedy ktoś wtrąca się w jego sprawy, a ja nie chcę się wygłupić. Pomożesz mi? Bardzo go lubię, jest dla mnie dobry. Zanim go zapytamy, sprawdźmy, dokąd jutro pojedzie. O której godzinie? Zazwyczaj tuż po lunchu. Weźmiemy go? Czekamy? Niestety. Mam nadzieję, że szybko wyjdzie.
Dziś wieczorem jem kolację z Mary. Dlaczego? Bo ty będziesz zajęty, a Mary to moja siostra i lubię ją. Nie rozumiem czemu. Wielu rzeczy nie rozumiesz. Przecież próbuję. Daj spokój, nie obchodzi cię, co robię. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Londynie, zamiast zwiedzać zabytki, spędzasz czas z tą podstarzałą panną. Czemu? Żeby odpocząć od ciebie. Spóźniłeś się. Czytałeś? Tak. Costello i Hamel są skończeni. Czyżby? Oczywiście. Gazeta twierdzi inaczej. Poproszę dwie kawy. Nie wierzyć w to, co piszą? Właśnie. Muszę porozmawiać z żoną. Nie czekaj na mnie. Przepraszam, wcale nie myślę tak o Mary. Wybaczam. Co się z nami dzieje? Dlaczego się kłócimy? Sam sobie odpowiedz. Przestań mnie obłapiać w korytarzu. Od miesięcy nie wolno mi cię dotykać. Jak długo mam to znosić? Wiesz, jaki masz wybór. Jestem za stary? Jeśli chcesz wiedzieć... Tak. O której skończysz? O 10:30. Będę o 11:00. Płacimy im od tygodni. Hamel i Costello zorientują się, nie są głupi. Próbowaliśmy wszystkiego i nie ustąpili. Za 3 tygodnie mają dostarczyć rządowi pierwszą partię sprzętu. Nie dadzą rady. Spotykam się dziś z Hamelem na kolacji. Jeśli nie przyjmie mojej oferty, dalej będziesz płacił Daganowi. Myślisz, że można zarabiać pieniądze i być uczciwym? Nie twoimi metodami. Możesz się zwolnić. Nie kłóćmy się. To ja prowadzę tę firmę, nie ty. Tylko cię zatrudniam. Dostajesz 7000 funtów. I jeśli ci to nie odpowiada, droga wolna. Costello i Hamel to mała, ale szanowana firma. Dlatego rząd zamówił u nich sporą ilość komponentów elektronicznych. Nie mogą dotrzymać terminu, bo pracownicy strajkują. Zgadza się. Enston chce ich przejąć? Enston nazywa to fuzją. O wilku mowa. Ma 750 funtów w teczce. Nie dajcie się wmanewrować w nadgodziny. Walczymy o zasady i nie ustąpimy, dopóki kierownictwo się z nami nie zgodzi. Zasady. Dagan nie ma pojęcia, o czym mówi. Będą musieli zapłacić nam podwójnie. Proponuję głosowanie nad kontynuacją strajku, dopóki nie spełnią naszych żądań. Well,
Wszyscy za? Głosami większości utrzymujemy protest. Wystarczy strajk kilku robotników i firma pada. Jeśli zaczną pracować na 3 zmiany, zdążymy z zamówieniem. A jak strajk się przedłuży, będzie po nas. Przygotujmy się na pogrzeb. Zaraz przyjedzie Enston. Mam się cieszyć? Bądź uprzejmy. Gdzie będziesz? W biurze projektów. Dlaczego co tydzień odwiedza swoich przyszłych wspólników z pieniędzmi? Nie tym razem. Zostawił teczkę. Pojadę za Forsą. Mieliście pecha i tyle. Gdyby mnie przytrafił się strajk, poszlibyście mi na rękę? Co robić? Chcę się rozejrzeć po fabryce. Za godzinę przyjedzie po mnie Fowler. Przejrzyj to bardzo uważnie i kiedy do mnie przyjdziesz, daj mi odpowiedź. Sprzedajecie firmy, czy czekacie na upadek? Ledwo udało mi się wygrać głosowanie, ale to już ostatni raz. I dobrze. Hamel zgodzi się dziś na przejęcie. Mam nadzieję. Kogo obchodzą twoje nadzieje? Też cię lubię. Spływajcie. W nogi. Ile dostajesz? Ktoś ty? Na co ci ta forsa? Idź to. Jestem łami strajkiem. Spływaj, zanim ci przywalę. Spróbuj. Chybiłeś. Zgłaszaj wypadki przy pracy. Wstawaj. Przynieś drugie wiadro. Wystarczy. Skończyłem za ciebie pakować forsy. Znalazłem 200 funtów, które przeznaczę na cele dobroczynne. Zbierałeś szmal od 7 tygodni? Przykro mi, Claire, ale przechodzę na stronę przeciwników.
Gdybym wiedziała, co robi Enston, odeszłabym dawno temu. Tak bywa. Gdzie płacisz ludziom? Goń się. Zatańczymy jeszcze? W pubie naprzeciwko fabryki. Pojedziemy tam. Ty pójdziesz piechotą. Szkoda, że Costello tak się wścieka. Boi się, że straci pracę. Wybacz, że zabrałem ci czas. Ty jesteś szefem. Do zobaczenia na kolacji. Za godzinę. Już po wszystkim. Gratuluję. Jak poszło z Daganem? Ludzie chcą wracać do pracy. Jeszcze tydzień i strajk upadnie. I dobrze, Hamel podpisze dziś umowę. Urządzam z tej okazji kolację. Przyjdziesz? To, że zgodziłem się ich wykończyć, nie znaczy, że będę z tego powodu świętował. Dokąd cię odwieźć? Do domu, jeśli możesz. Poszedł? Tak. Zjesz z nami kolację? Wolałbym umrzeć z głodu. Chciwy głupiec, który bawi się zabawkami. Pozwolisz mu na to? A co mam zrobić? Rozmawialiśmy o tym. Nie. Dlaczego? Nie mógłbym. To dobry plan. Już to przerabialiśmy. Nie ma mowy. George, grow up, will you? Zrozum wreszcie, to jest biznes. Nasze akcje skoczą w górę o 10 szylingów, kiedy ogłosimy przejęcie. Masz głowę do interesów i dorobisz się kiedyś. Ale musisz przyswoić sobie podstawową zasadę. Jaką? Kiedy czegoś chcesz, bierz to. Nie pozwól, żeby przeszkodziły ci skrupuły. Będę pamiętał. Dziękuję. Jak poszło? Wygrał. Jak zwykle. Rzucił ich na kolana. Tak jak nas. Nie powiedziałbym. A ja tak. Miałem ciężki dzień. Nie zaczynaj. Kiedy będziesz gotowy rozmawiać o przyszłości? Przestań. Może jutro? Chcesz się kłócić? Mam już dość ukrywania się. A ja? Tobie to odpowiada. Prawda w oczy, kole. Louis mówił, że taki jesteś. Mam mnóstwo wad. Przepraszam. Co się z nami stanie? Nic się nie stanie. Wypijmy za wspaniałą przyszłość. Wiesz, że nie o to mi chodziło. Nie wiem. Pokłóciłam się dzisiaj z Louisem. Chyba coś podejrzewa. Nas? Z nikim innym się nie spotykam. Chyba nie myśli. Nie musisz bać się o pracę. 7000 pensja nie spada z nieba. Mówiłeś wiele razy. Chciałabym... Co? Żebyś się o mnie pobił, albo zastrzelił Louisa i wyrzucił go przez okno. Bardzo rozsądne. Za kogo ty mnie masz? Za swojego rycerza? Rycerzem na pewno nie jesteś. Bardzo cię kocham.
Dokąd idziesz? Przewietrzyć się. Wracam do hotelu. Myślałem, wiem, co myślałeś. Myliłeś się. Problem w tym, że nie mamy już odwrotu. Za nas. A co z Costello? Znajdziesz coś dla niego? Wątpię. Jest moim przyjacielem. Przykro. W biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Przepraszam. Hello? Mówi Bishop. Mam gotowy raport. O której wyszła? Proszę o uwagę. Z radością oświadczam, że przeprowadziłem bardzo pozytywną rozmowę z panami Costello i Hammerem. Zgodzili się spełnić większość naszych żądań, w tym płacić podwójnie, jeśli fabryka będzie pracować całą dobę. Trzeba jeszcze ustalić kilka szczegółów, ale negocjacje będą przebiegać w atmosferze wzajemnej współpracy. Współpracy i braterstwa. Proponuję głosowanie. Kto jest za powrotem do pracy z samego rana? Ja. Ja też. Wszyscy za? Przegłosowałem. Kto postawi mi drinka? Nieźle, jak na początek. Co teraz? Wyjaśnimy sprawę Enstone. Dzieci nada, ale lubię to. Dolej mi. Coś jeszcze? Nie. Dobranoc. Jeszcze chwila. Nie śpiesz się. Jestem już odrobinkę wstawiony. Masz powód do świętowania. Nie miej do mnie żalu. Mogło być gorzej. Opowiem ci kiedyś o moim kumplu. Przepraszam, to chyba Marjorie. Wcześniej wróciłaś, dopiero 10:00. Mary kiepsko się poczuła, poszła spać. Jaka szkoda. Może zadzwonię do niej i dam kilka lekarskich rad? Zadzwonię do niej, podaj mi numer. Już śpi. Nie będzie się gniewać, jeśli ją obudzę. Nie bądź niemądry, już dawno zasnęła. Skąd wiesz? Jesteś pijany? Przejrzałem cię. Jak to? Ty kłamliwa dziwko. Byłaś z Fowlerem. Byłaś u niego całe popołudnie. Tak, byłam. Harcerzyk Fowler. Mój asystent i moja żona. Pewnie mieliście niezły ubaw. Niczego nieświadomy Louis i te jego zabawki. Nie mam ci nic do powiedzenia. Odejdź od niego, jeśli chcesz. Zwalniam go. A ciebie wyrzucam. Ale co to dla ciebie? Wyżywisz się miłością. Będzie musiała ci wystarczyć, bo zatroszczę się, żeby żadna firma w Londynie nie chciała go zatrudnić. Skończą się pieniądze, futra, samochody. Wynoś się z tym, co masz na sobie. Bardzo dobrze. Wybacz, ale mam spotkanie. Zarabiam pieniądze, którymi tak gardzisz. Dasz mi rozwód? Żartujesz. Proszę. Nie dałbym ci nawet wody na pustyni. Mścisz się, to nieuczciwe.
Ja jestem nieuczciwy? Jesteś też nudny, tłusty i głupi, ale przede wszystkim jesteś stary. Zanim Fowler się z tobą ożeni, też zdąży się zestarzeć. Będziesz wolna po moim trupie. Na pewno słyszałeś. Tak, zapomnij o tym. Spodziewałem się tego. Przykro. Mnie nie. Mam to gdzieś. Skończyłeś? Wszystko w porządku. Costello i Hamel Limited należy do ciebie. Z tej okazji proponuję się upić. Przyjmuję propozycję. Właśnie pokłóciłam się z Louisem. Wie wszystko. Wściekł się. Groził nam obojgu. Nie chciał słyszeć o rozwodzie. Tak powiedział? Zaraz przyjadę. Spotkamy się w barze. Zaczekaj tu, to nie potrwa długo. Co mu powiesz? Ważniejsze jest to, co on mi powie. Spójrz. Proszę ze Scotland Yardem. Inspektor Teal, please. Well,
Przychodziłem kilka razy w czasie wieczoru. Nikogo tu nie było poza panią Enston? Tylko pan Hamel. Widziałeś, jak wychodził? Claire też. Był z nim Enston? Zdrów jak ryba. Zauważyłeś coś dziwnego? Nie. Nie kłócili się? Nie przy mnie. Możesz iść. Kiedy go znalazłem, te drzwi były zamknięte, wszedłem przez biuro. I? Ktoś mógł mnie usłyszeć i wymknąć się przez sypialnię. Pomyślałem o tym. Pewnie uważasz, że jestem staroświecki. Przesadzasz. Najpierw zbadam najbardziej oczywistą opcję, czyli samobójstwo. Wiesz, co mogło być w tym pudełku? Nie, ale dowiem się. Pan Wheeler, dlaczego Enston mógł się zabić? Nie wierzę w to. A jego małżeństwo? Proszę zapytać o to jego żonę. Coś ty narobił. Nic. W głębi serca na pewno mnie kochał. Nie mógł znieść naszego romansu. Miał gdzieś wasze małżeństwo. Nie mów tak. Weź się w garść. Inspektor chce z tobą rozmawiać. To cała korespondencja w sprawie przejęcia. Dziękuję. Co tam się dzieje? Sprawdzę. Pani Enston jest już zmęczona. Mam jeszcze kilka pytań. Nie mogą zaczekać? Dobranoc panu. Dobranoc. Wiem, że jest pani w szoku, ale czy przychodzi pani na myśl motyw samobójstwa lub morderstwa? Nie. Byli państwo szczęśliwi? Tak. Rozumiem. Nie będę pani męczył. Nie masz innego zajęcia? Myślę. Doprawdy? I to ciężko. Miłej zabawy. Idę spać. Dobranoc. O czym myślisz? Ludzie najczęściej zabijają się w ten sposób. Można jeszcze wsunąć pistolet do ust, ale to nie eleganckie. Do czego zmierzasz? Kiedy go znalazłem, miał kciuk na spuście. To raczej niezwykłe, ale wykonalne. Jemu się udało. Nie. Ktoś go wyręczył. Enston był sam. A co z tym dziwacznym gestem, który wykonał Hamel przed hotelem? Byli pijani. Przyznasz, że to dziwne. Upanuj się, popełnił samobójstwo. Dlaczego? Jeszcze nie wiem. Nie zostawił listu. To częste. Większość ludzi zostawia. Nie wytrzymałem, wybaczcie mi i tak dalej. Po czymś takim najbliżsi na pewno czują się winni. To oczywista sprawa. Zajrzyj do mnie rano, będę przesłuchiwał Costello i Hamela. Udowodnię ci, że to samobójstwo. Morderstwo. Szukamy motywu jego samobójstwa. Pan Templer będzie się przysłuchiwał. Uwielbiam obserwować, jak pracuje zawodowiec. Od dawna go pan znał? Od 6 lat. Wie pan, dlaczego się zastrzelił? Nie, byłem w szoku. Lubił go pan? Nie szczególnie. Nie trzeba lubić swoich partnerów w interesach. Pali się? Tak. Niesamowite. Dziękuję, mój wynalazek.
Jestem inżynierem. Zapomniałem. Mogę? Jak to działa? Tajemnica. Możemy kontynuować? Oczywiście, wybacz. Co pan może powiedzieć, panie Hamel? Niestety nic. Obydwaj jesteśmy w szoku. Kiedy od niego wyszedłem, był w świetnym humorze i trochę pijany. Nie był przygnębiony? Przeciwnie, miał zarobić sporą sumę. A wy mieliście sporo stracić. Robotnicy zaczęli strajkować. Tylko Enston mógł sprawić, że zdążymy z zamówieniem dla rządu. Czuliście się oszukani? Fuzje zawsze krzywdzą jedną ze stron. Mogę kontynuować? Czemu nie? Zawsze pracował pan w branży? Nie. Co pan robił wcześniej? Byłem handlowcem. Był pan dobry? Bardzo dobry. Nie mam więcej pytań. Nie widzę podstaw, żeby podejrzewać morderstwo. Nie znamy tylko motywu. Dziękuję panom. Do widzenia. Jesteś zły? Można tak powiedzieć. Bo mówiłem o morderstwie? To nie było morderstwo. Żona Enstona miała romans z Fowlerem. Enston kazał ją śledzić. Mam tu raport detektywa. To nic nowego. Wiedziałeś? Widziałem, jak się witali w barze. I od razu wyciągnąłeś wniosek? W moim wieku dostrzega się takie rzeczy. Dobiła go niewierność żony. Zastrzelił się. Ci dwaj to zrobili. Jestem pewien, że sam się zabił. Przestań, jeśli upierasz się, że go zamordowano, udowodnij to. Zejdź z mojego fotela, chcę zamknąć sprawę. Dziękuję. Nie wie pani, co było w środku? Pewnie jakaś zabawka. To ważne? Możliwe. To jedyne pudełko, do którego nie pasuje żadna zabawka. Na pewno nie kupił go w swoim ulubionym sklepie. To istotne? Tak myślę. Louis kupował zabawki dla syna. Cóż z tego, że jednej brakuje? To może mieć znaczenie. Czy ktoś z przyjaciół mógł to państwu przysłać? Większość przyjaciół przysyła prezenty dla Bobiego. Nie wie pani? Dlaczego się pan wtrąca? Pani mąż został zamordowany. Myli się pan. Czyżby? Tak. Skąd ta pewność? Louis dowiedział się, że mam romans z George'em Fowlerem. Udawał, że go to nie obeszło, ale nie mógł z tym żyć. W tym świetle to mogło być samobójstwo. Jestem temu winna. Nie pani. Mam nadzieję, że się pan nie myli. Leci pani do Szwajcarii? Chcę osobiście powiedzieć Bobiemu. Przepraszam. Dziękuję za spotkanie. Czuje się dobrze? Obwinia się. Może słusznie. To Costello i Hamel go zamordowali. Niemożliwe. Costello nawet nie był wczoraj w hotelu. Po wyjściu Hamela tuzin osób widziało Enstona żywego. Widzieliśmy, jak wraca do hotelu. To prawda, ale i tak mam rację. Wiedziałaś, że Hamel był psychologiem? Myślałam, że handlowcem. To jedno i to samo. Wszyscy handlowcy są psychologami. Muszą znać ludzką naturę, żeby sprzedawać. A Costello to genialny inżynier i wynalazca. Nie widzę związku.
I jeszcze to pudełko. Co w nim było? Nie wiem nawet, skąd się wzięło. To ważne? Możliwe. Anston nie kupował wszystkich zabawek sam. Nie. Dziś w nocy złożymy nieoficjalną wizytę w firmie Costello i Hamela. To najdziwniejsza teoria, jaką słyszałam. Moja specjalność. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wyjaśnię ci. Costello i Hamel mieli wiele stracić na przejęciu ich firmy przez Anstona. Postanowili się wycofać. Costello jest wynalazcą, a Hamel psychologiem. Co to daje? Powiedz. Morderstwo na odległość. Zostań tu. Jeśli ktoś będzie się kręcił, daj mi sygnał. A Costello i Hamel? Jeśli przyjadą, uciekaj i dzwoń do Tila. Otwarte. Wchodź. W porządku. Pewnie był tu stróż. Gdzie klisza? Tutaj. Tylko to może nas zdradzić. Nie ma. Musi gdzieś być. Szukacie czegoś? Co tu robisz? Udowadniam, że morderstwo nie popłaca, chociaż uszłoby wam na sucho, gdyby nie dwa błędy. Na przykład ta klisza.
Trzeba było ją zniszczyć i przydałoby się napisać list pożegnalny. Niepotrzebnie zostawiłeś pudełko. To już koniec. Jeszcze nie. Samą porę, Claude. Chodź, pokażę ci, jak zamordowali Jenstona. To kwestia psychologii. Pistolet, którym bawił się Jenston. Dzieło Costello. Hamel dał go Jenstonowi w prezencie dla syna. Daj. Za chwilę. Hamel dał mu się pobawić nim przez chwilę, a potem zaczęli rozmawiać o interesach. W którymś momencie Hamel zastąpił zabawkę prawdziwą bronią. Wiedział, że Jenston nie będzie mógł się od niej oderwać. Dla pewności przypomniał mu przy pożegnaniu. Nie rozumiem. Pokażę ci. Spokojnie. Pomysłowe. Bardzo. Mogę? Tak skończył człowiek, który uwielbiał zabawki. Ja wolę lalki. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Ameryka. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Przestyński.